No ci złoczyńcy przez telefon, to Aha, co tego? i jak było dalej, powiedz? Ona też sama w rogu, no. No trzeba jego też ratować. No dobra, i co, i jak powiedzieli? I co było z tym samobójstwem, z tym życiem? No to było tak, to ci powiem, to było tak. Jak on taki był smutny, to on mówi, ja się położę i mi to przejdzie. Nie, pieski by sobie polatały, ja bym się nimi zajęła. I mówi, to mi przejdzie. A ja go ciągnęłam i ciągnęłam za język, nie? I usiadłam tam na skraju tej wesanki. No i tak ciągnęliśmy taką tą rozmowę. A on mówi tak, to on mówi o 18 by go nie będzie, czy jakoś czy będzie pogrzeb, nie wiem, 18. A ja mówię tak, no głupoty kompletne, może by tego samego dnia pogrzeb nawet jakby miał być, nie? No i słuchaj, no i tak, no i ja mówię, no to bo ja tylko jeszcze zawsze chcę zapiąć wszystko na ostatni guzik. I mówię, powiem Andrzejowi, żeby cię przeprosił, bo on wymagał przeproszenia, bo wyganiał go z domu. Aha. I Rysiu chciał już uciekać. Aha. Ja nawet wcześniej jeszcze chciał uciekać, ja mówię, przecież to cię zaprosiłam, możesz być. No i? No i wtedy zadzwoniłam do Andrzeja. Mówię, Andrzej, poproś Rysia, bo o 18 Rysia nie będzie, nie? A ja powiedziałam, że jak Rysia, to i mnie. No i tak to było, no przecież to nie jest jakaś głupia rozmowa, no. No i za to No i za to ja tu siedzę, no za to. No i widzisz, no i nie chcą ci tego wziąć. Dobra, fajnie, że to... No to Rysiu wymyślił, po prostu żartami wymyślił. Rysiu, gdzie Rysiu by popełnił samobójstwo, coś ty. Aha, ale ty nie mówiłaś takich rzeczy, że chcesz popełnić samobójstwo, nic. Boże, tak chcę żyć, żeby widziała te dziewczynki, ciebie, tą Natalkę, Majeczkę, Juleńkę. Dobra. Ciebie popełniła samobójstwo, Jurek i Mirek też sami tego nie zrobili. No właśnie, no to najważniejsze, że nigdy, ale ty nigdy nie miałaś myśli samobójczych? Co, to my tak kochamy życie, coś, czy my tak kochamy życie, gdzie i ludzi, tam i fajnie, słuchaj, i bardzo fajnie, ja to w tej chwili nagrywam, cię informuję, i ja to w sądzie puszczę, wiesz, że taka była prawda. I słuchaj, ja chcę cię uwolnić, zobaczymy, jak się uda, pojadę do Warty, jak mnie nie puszczą, to tam zrobię troszeczkę skandalek, zrobię na piśmie. Wpuścić. Proszę? Przepraszam, mogą wpuścić, dlatego że powiedział, że cię przeprosili lekarz. Dobra, w porządku, dobra. A ja sobie zażyczyłem, na policję też dzwoniłem, że on to musi mi powiedzieć na live, może się tyłem odwrócić, ale musi być jego głos, bo inaczej za fałszywe pomówienie mnie. Dobra, fajnie.